Cześć, Wojtek Brycki z OSP Niegoszowice. Wielu z Was pytało, w jaki sposób działa nasza walizka dowodzenia i po co ona w ogóle została skonstruowana. Dlatego nagraliśmy ten krótki film razem z moimi kolegami, aby wyjaśnić zasadę działania i zastosowania walizki, która została opracowana w naszej jednostce. Gdy jedziemy na akcję, często są sytuacje, w których nie mamy dostępu do internetu. Jest słaby zasięg do radiostacji strażackiej, jest słaby zasięg telefonii komórkowej. Postaraliśmy się dzięki naszej walizce i rozwiązaniom, które tutaj pokażemy, rozwiązać te wszystkie problemy. Po pierwsze, w miejscu akcji, tam gdzie jesteśmy, potrzebujemy sieć Wi-Fi. Po co? Ano po to, żeby obraz z dronów, które wykorzystujemy w akcjach, był widoczny na telefonach, tabletach czy laptopach wszystkich uczestników akcji. Każdy uczestnik akcji w promieniu 300 metrów od naszego masztu, który ma nadajnik Wi-Fi, to jest stacja tak zwany access point do Wi-Fi, w promieniu 300 metrów ma dostęp do naszej wewnętrznej sieci. Oprócz tego mamy modem LTE 5G, zależnie od operatora, który umożliwia nawet w trudnych warunkach połączenie się z siecią operatora, a to dlatego, że ten maszt możemy wysunąć nawet na kilka metrów do góry, to już zależy od konkretnego masztu, od konkretnego statywu, który jest wykorzystany, więc no im wyżej, tym ten zasięg jest lepszy. A łączność specjalna, łączność strażacka z wykorzystaniem pasma strażackiego, jest wykorzystywana tutaj antena ogólna, dookólna, żeby uzyskać pasmo VHF. Ok, jak to wszystko działa? Ano tak, że po przyjechaniu na miejsce akcji otwieramy naszą walizkę dowodzenia, podpinamy ją do źródła prądu, może być to agregat. Następnie podpinamy nasz maszt do jednego z portów JR45, gdzie jest switch typu POE, oraz uruchamiamy zasilanie. Uruchamiamy zasilanie przyciskiem. Walizka jest bezpieczna, ma swoją własne obwody bezpieczników, jest zabezpieczona przed różnego rodzaju przepięciami, trudnymi warunkami, które mogą być na obszarze operacyjnym. Następuje uruchomienie sygnału. Jak widać, w walizce jest również wbudowany monitor. W tym wypadku jest to monitor 19-calowy. W trakcie, kiedy komputer, który mamy wbudowany w środku, się uruchamia, następuje tutaj restart systemu. Następnym krokiem możemy uruchomić radiostację strażacką, która jest również na wyposażeniu walizki. Umożliwia ona nam... Ochotnicza Straż Pożarna, Niegoszowice. Kanał D012M, Kraków. Umożliwia nam radiostacja utrzymanie komunikacji z pozostałymi jednostkami Straży Pożarnej w całym rejonie działania, praktycznie w całym powiecie. Jak widać na ekranie, powoli nasz system się uruchamia. Trwa to około 2-3 minut. W tym czasie nasi operatorzy dronów już przygotowują sprzęt i wypuszczają drony do góry. I właściwie to jest wszystko, co jest potrzebne przy działaniu walizki, ponieważ cała reszta dzieje się automatycznie. Z punktu widzenia strażaka nic więcej w walizce nie trzeba wykonywać. Wszystkie operacje dzieją się już automatycznie. Piloci wypuszczają drony, uruchamiają transmisję danych na poziomie dronów. Strażacy uruchamiają na swoim telefonie lub tablecie aplikację, która umożliwia podgląd tego, co dzieje się z poszczególnych dronów. Z ciekawostek, co nam jeszcze umożliwia nasza walizka? Wiadomo, że na polu operacyjnym zawsze jest deficyt energii, więc nawet jeżeli mamy jeden generator, no to ciężko rozdystrybuować energię tam, gdzie jest potrzebna. Nasza walizka jest wyposażona w dodatkowe 4 gniazda zasilania. W wypadku Polski to jest 230 V. Co ciekawe, na oddzielnych wodach odpowiednio zabezpieczone elektrycznie, żeby nie było żadnych przepięć. Na potrzeby ładowania na przykład tabletów czy telefonów mamy również zasilanie gniazdami USB. A gdyby była taka potrzeba, to jest również klasyczna zapalniczka samochodowa, do której możemy już podpinać różnego rodzaju narzędzia. Nasza walizka posiada również wejście HDMI, które umożliwia wyświetlanie na ekranie, na monitorze, który jest tutaj budowany, dowolnego obrazu, z dowolnego innego źródła, które jest HDMI, na przykład laptop albo live deck jednego z producentów dronów.
Mamy złącza USB do podłączenia pendrive'ów z jakimiś materiałami, które mają być przetransmitowane. Jako, że mamy kilka gniazd RJ45, mamy możliwość podłączenia kilku komputerów, kilku innych urządzeń sieciowych, żeby rozbudować naszą walizkę i umożliwić działanie strażaków. Jak widać, konstrukcja jest z jednej strony bardzo prosta, nie ma tutaj zbyt wiele do wykonania, nie ma zbyt wiele operacji do wykonania, żeby ją uruchomić. Natomiast ilość pracy, jaka została włożona w przygotowanie, skonstruowanie, zmontowanie tego wszystkiego była naprawdę duża. I dlatego staramy się, żeby nasza walizka spełniała jak najwyższe standardy, jeśli chodzi o jakość pracy. I co ciekawe, już sprawdziła się w działaniach operacyjnych, w jaki sposób jest realizowana transmisja między dronem, walizką, a telefonami osób, które mają podgląd na akcję. Większość z dronów umożliwia wykonywanie transmisji RTMP w protokole RTMP. Jest to protokół, który pozwala wykonać tak zwany broadcast transmisji. Natomiast on się odbywa z drona do walizki jako punkt do punktu. Natomiast dopiero walizka multiplikuje ten obraz, ten sygnał i rozsyła jako broadcast do wszystkich innych urządzeń, które są na słuchu do tej transmisji. Posiadając albo aplikację VLC, albo odpowiednio spreparowaną stronę internetową, mamy możliwość podglądu każdego źródła, które transmituje obraz jako RTMP. Dzięki temu narzędzie walizka jest bardzo uniwersalna, ma naprawdę możliwość wykorzystania nie tylko przy dronach, ale również przy podglądzie obrazu, na przykład z kamer kierunkowych. Jako że mamy sieć Wi-Fi, jest jak najbardziej możliwość połączenia się przy pomocy protokołu Mesh z innymi walizkami, czyli z wozami bojowymi, z wozem do łączności, dowodzenia i łączności. No i przez to tworzymy rozbudowaną sieć internetową, gdzie transmisja obrazu może być szeroko propagowana. Ponieważ tak naprawdę w walizce jest dosyć wydajny komputer, który to wszystko obsługuje, zbudowaliśmy również stronę internetową, która jest przygotowywana stricte na tej walizce. Ona nie jest dostępna przez internet, natomiast umożliwia transmisję danych i informacji o różnych wydarzeniach czy sprawach, które są istotne z punktu widzenia strażaków w momencie prowadzenia operacji. Mam nadzieję, że te informacje, które tutaj przekazaliśmy, są dla Was przydatne. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy do komentowania albo do przesłania bezpośrednio informacji dla nas. A jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby dla niego zbudować taką walizkę, również zapraszamy do kontaktu. Dziękuję.